Lista sponsorów i instytucji wspierających 27. Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2022. Urząd Gminy Kotlin. Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Romgos Gwiazdowscy, spółka z OO. Teresa i Felix Tyrakowscy. Bank Spółdzielczy w Jarocinie. PTHU JCD Trans Jarosław Wielgosz Kotlin. PHU Transport Ciężarowy Michał Rożek Kotlin. Autoserwis Robert Szymczak Kotlin. Firma ochroniarska Egida Security. Patronat medialny Gazeta Jarocińska Życie Pleszewa. Organizator Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Dom Kultury w Kotlinie. Panie, panowie, szanowni państwo, proszę o wyłączenie telefonów komórkowych. Dobry wieczór paniom, dobry wieczór panom, dobry wieczór państwu. Kłaniam się państwu nisko. Proszę państwa, w Poznaniu od kilku dni trwa wspaniały konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Ale proszę państwa, to jest nic, ponieważ w Kotlinie od 27 lat trwa Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2022. Konkurs skrzypcowy co 5 lat, a festiwal co roku. To jest, proszę państwa, osiągnięcie. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. I proszę państwa, na początek proszę o wielkie brawa, ponieważ na scenie pojawi się pomysłodawca i organizator festiwali akordeonowych, pan Janusz Barański. Dobry wieczór państwu. Witam państwa bardzo serdecznie w przyjaznych progach Domu Kultury na kolejnej odsłonie festiwalowej. I tak sobie pomyślałem, że zapytam państwa, jak minął tydzień? Świetnie. Jak to szybko pędzi, prawda? Jeszcze tylko tydzień i przed nami dwa koncerty, a dzisiejszy jest już siódmym wydarzeniem tegorocznego festiwalu. Przypomnę tylko, że inauguracja festiwalu profesor doktor habilitowany pan Rafał Grzonka i pan Andrzej Olewiński. Dalej mieliśmy duet fantastyczny, fletowy, pani Agnieszka Figiel i pan Miłosz Caban, którzy wykonali 4 koncerty promocyjne festiwalu przeznaczone dla dzieci ze szkół gminy Kotlin i powiatu jarocińskiego. Niezapomniany koncert z ubiegłego tygodnia, koncert Modesta Akustik, swingowo-jazzowy. A dzisiaj cóż, proszę państwa, dzisiaj kolejne wydarzenie, ale o tym powie wam za chwileczkę pan Ireneusz, a ja na scenę zapraszam wójta gminy Kotlin, pana Mirosława Paterczyka, prosząc go o honorowe otwarcie dzisiejszego koncertu. Zapraszam, panie wójcie. Witam państwa bardzo serdecznie. Drodzy państwo, pozwólcie, że zanim rozpocznę oczywiście dzisiejsze otwarcie, panie Januszu, proszę tak tutaj z boczku, coś specjalnego. Drodzy państwo, będąc jeszcze na koncercie w poprzednim tygodniu, zauważyłem, że również miała być pani starosta i tak anegdota taka mała, byłoby 2+1. Dzisiaj, drodzy państwo, 3 facetów, pierwszy, drugi, trzeci, mówię Irek, Mirek i w środku Janusz. Oczywiście mógłby być, co oczywiście? Mógłby być ładny trio. Drodzy państwo, mogłoby być oczywiście 3 tenorów. Drodzy państwo, 3 tenorów. Mogłoby być. Ale drodzy państwo, nie wychodźmy, nie wstawajmy, proszę drzwi zamknąć. Drodzy państwo, na tej scenie dziś oczywiście nie my grać, występować będziemy. Wystąpią oczywiście artyści o wiele lepsi od nas. Drodzy państwo, kolejny dzień festiwalu. Ja myślę, że ta gorąca atmosfera dzisiejszej soboty
udzieli nam się wszystkim. Gorąco zapraszam do wysłuchania. Serdecznie zapraszam. Miłej dzisiejszej sobotniej atmosfery. Dziękujemy serdecznie, panie wójcie. Panie wójcie, proszę zostać. Ja chciałem, proszę państwa, tak sobie pomyślałem, właśnie pan wójcu zaproponował takich trzech tenorów. Ja myślę, panie Januszu, panie wójcie, że to nie jest takie niemożliwe. Wystarczy kilka prób i może na 28. festiwalu, na koncercie inauguracyjnym wystąpi trzech tenorów z jakimś akordeonem, prawda? Bo ten akordeon zawsze w tle musi być. Także panie wójcie, to jest, uważam, doskonały pomysł. Panie dyrektorze, co pan na to? Mamy cały rok na przygotowanie, tak? Drodzy państwo, ja pozwoliłem sobie troszeczkę zażartować, mówiąc, zaczynając od pani starosty, że poprzednim tygodniu miała być pani starosta. Oczywiście było tak, jak powiedziałem, byłoby 2+1. Dzisiaj by byli trzej tenorzy. Ale ja nie wiem, drodzy państwo, nie wiem, czy byśmy to dzisiaj wytrzymali. My jeszcze nie jesteśmy gotowi, więc dajmy szansę artystom bardziej ambitnym, zdolniejszym od nas. Proszę jeszcze zostać. Ale panie wójcie, dzisiaj nie jesteśmy gotowi, ale za rok to jest dużo, dużo czasu, 12 miesięcy, jedna próba w miesiącu, 12 prób i ja myślę, że coś z tego będzie. Panie wójcie i panie dyrektorze, proszę państwa, ja tutaj od wielu, wielu lat zawsze mówię o tym, że w Kotlinie jest taka piękna polska złota jesień, prawda, bo jak tutaj jadę z Poznania i wjeżdżam do Kotlina, te piękne żółcie, pomarańcze, czerwienie, brązy są naprawdę przeurocze i czuję się zupełnie taki zrelaksowany, ale proszę państwa, okazuje się, że oprócz tej pięknej, złotej polskiej jesieni, w Kotlinie są najpyszniejsze dynie. Proszę państwa, i właśnie tutaj mamy, proszę państwa, dowód na to, że zupa dyniowa z kotlińskich dyń jest najpyszniejsza. I proszę państwa, wyobraźcie sobie, że właśnie o tym mówiłem. I żona pana Janusza, pani Iwona, ugotowała specjalnie dla mnie taką pyszną zupę dyniową, którą zawiozę do domu i zjem na kolację albo jutro na obiadek. Dziękuję bardzo. Tutaj sobie postawię. A teraz, proszę państwa, już zapowiadam, co się będzie działo na tej scenie. Pewnie państwo wszyscy oczywiście doskonale wiecie, że za chwilę wystąpi wspaniały, wspaniały polski artysta Kuba Sienkiewicz, który jest muzykiem rockowym, wokalistą, gitarzystą, autorem tekstów z wykształcenia. Proszę państwa, nie wiem, czy wszyscy państwo wiecie, czy nie wiecie, z wykształcenia jest lekarzem, neurologiem. Proszę państwa, ma tytuł naukowy doktora nauk medycznych. Także jeżeli ktoś z państwa chciałby zasięgnąć jakiejś porady medycznej, to po koncercie myślę, że pan doktor Sienkiewicz zgodzi się na to. Proszę państwa, od 42 lat na polskiej scenie, od 1990 roku współpracuje, jest liderem zespołu Elektryczne Gitary. Na koncie mają bardzo wiele płyt, bardzo dużo wylansowanych przebojów, takich jak na przykład Przewróciło się, Dzieci wybiegły, Żądza, Koniec. W 2013 roku Kuba Sienkiewicz został odznaczony brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Dzisiaj Kuba Sienkiewicz, duże brawa. Dzisiaj Kuba Sienkiewicz nie wystąpi z formacją Elektryczne Gitary, wystąpi ze swoim przyjacielem, kolegą, którym jest Łukasz Dąbrowski. Jest pianistą, akordeonistą, aranżerem, kompozytorem oraz teoretykiem muzyki. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Warszawie. Współpracował z wieloma polskimi artystami, między innymi z Marcinem Dańcem, z Andrzejem Piasecznym, z Waldemarem Malickim. Proszę państwa, oprócz tego, że Kuba Sienkiewicz jest wspaniałym muzykiem, jest cudownym ojcem dzieci, a dwójkę dzieci na pewno państwo doskonale znacie, pewnie może młode pokolenie bardziej, to Kwiat Jabłoni, cudowna formacja, która również na polskiej scenie od kilku lat zdobywa wielkie laury, jest cudownym zespołem, piękne przeboje, także myślę, że może kiedyś dzieci pana Kuby Sienkiewicza wystąpią na tej festiwalowej scenie, ponieważ grają z różnymi formacjami i w tych formacjach również pojawia się akordeon. Ale dzisiaj, proszę państwa, Kuba Sienkiewicz i Łukasz Dąbrowski na 27. Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2022. Ja życzę państwu wspaniałej atmosfery muzycznej, wspaniałych wrażeń estetycznych przed państwem artyści, a ja zabieram moją zupę dyniową. Tak, zupa dyniowa.
Dobry wieczór Państwu. Dziękujemy ogromnie za przybycie i za zaproszenie. To, że dzisiaj jesteśmy przed Państwem, to jest sytuacja, którą będę wpisywał sobie do życiorysu, bo no, tuż przed wejściem na scenę uświadomiłem sobie, że tworzymy formację akordeonową, więc właściwie mogę powiedzieć, że uczestniczę w formacji akordeonowej. To jest dla mnie wielkie wydarzenie w mojej działalności. Zapraszam do wysłuchania naszego programu, który zaczniemy od takich spraw może bardziej psychologicznych. Człowiek w końcu dorasta i zderza się z potworną rzeczywistością, a tą straszną rzeczywistością jest drugi człowiek. I wykonamy teraz dramat psychologiczny o trudnej relacji międzyludzkiej. Osoby o wrażliwych nerwach mogą czuć się bezpiecznie. Byłem jeden, okrągły, miałem wszystko na twarzy. Byłem chętny i czuły, miałem o czym pomarzyć. Byłem pełen równości, byłem górą powagi. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Świat był piękny i pusty, a ja w porównaniu byłem prosty, gotowy na każde spotkanie. Świat był drzwiami słabości i ścianą odwagi. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Kwiaty stały na stole, ledwo żywe w połowie. Nogi mdlały ze strachu, ręce miałem przy sobie. Wysłuchałem pretensji, wytrzymałem uwagi. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Jedno życie w pamięci, drugie życie na zdjęciach. Czasem kropla na głowę, byle nigdy nie cegła. Z jednej strony coś głaszcze, z drugiej strony coś wali. A ty mnie jeszcze wytrąciłaś z równowagi.
Pozostaniemy jeszcze w kręgu takich zagadnień psychologicznych. Piosenka, która traktuje o zjawisku narzekania i dostrzegania takich rzeczy właśnie bardziej pesymistycznych, negatywnych niż tego, co jest pozytywne. To jest utwór, który zadedykowałem sam sobie na swoje własne urodziny, ale to już było dawno temu. Mogłem być przecież zwykłym sępem, mieć łatwy łup, wysokie loty, spokojny wzrok, a tak to co, same kłopoty. Mieć łatwy łup, wysokie loty, a tak to co, same kłopoty. Mogłem się zrodzić wieloszczetem, w bezpiecznej glebie tworzyć dziury. Dobrze by szło, a tak to co? Naprawa fury. W bezpiecznej glebie tworzyć dziury, a tak to co? Naprawa fury. Mogłem zaistnieć jako kamień, luzem lub fragment większej skałki. Hektarów 100, a tak to co? Szukanie działki. Luzem lub fragment większej skałki, a tak to co? Szukanie działki. Mogłem swój czas mieć w trzeciorzędzie, żyć lat 12, zginąć w bagnie. Ciało i proch, a tak to co? Za chwilę na dnie. Żyć lat 12, zginąć w bagnie, a tak to co? Z powrotem na dnie. Mogłem urodzić się na dworcu, zamykać oczy i otwierać. Chata i szkło, a tak to co? Tylko kariera. Zamykać oczy i otwierać, a tak to co? Tylko kariera. Hej, kariera, dawaj. Wcale nie urodzić, nie gadać próżno lub nie szczekać. Niewielkie zło, a tak to co? Muszę narzekać. Nie gadać próżno lub nie szczekać, a tak to co? Muszę narzekać i narzekam ci, ja hej. Teraz plastyka. Jest taka metoda twórcza, pisanie piosenek do obrazów. Ja też zaczynałem od tej techniki, dlatego wykonamy najstarszą piosenkę, jaka się jeszcze z moich utworów ostała w moich programach. Została ułożona do obrazu Salvadora Dali z 6 głowami Lenina na fortepiany. Już
już miałem wstać i podejść do klawiszy. Już się oparłem oporem fotela. Siedziałem dość długo i jadłem czereśnie w moim pokoju trudnym jak cela. Już miałem wstać i podejść do pianina, gdy nagle widzę sześć główek Lenina. Głowy Lenina znad pianina, głowy Lenina znad pianina, głowy Lenina znad pianina, znad pianina. Mrówki rozlazły się z kart partytury, nie zostawiwszy na nich żadnej nuty. Nie mogłem już patrzeć na to robactwo, zniecierpliwiony włożyłem buty. Już miałem stać i podejść do pianina, gdy nagle widzę sześć główek Lenina. Głowy Lenina znak pianina, głowy Lenina znak pianina, głowy Lenina znak pianina, znak pianina. Oj, szuflady z bioder, trawa spod pachy, wyprany zegar suszy się na oknie, jajko smażone zwisa nad pustynią, pianino cieknie, podłoga moknie. Już miałem stać, bo trudno to wytrzymać, gdy nagle widzę sześć główek Lenina. Głowy Lenina znak pianina, głowy Lenina znak pianina, głowy Lenina znak pianina. Oj, czuję, że będzie teraz solo muzyczne, a państwo będą przeżywać. Muszę przyznać, że ja byłem od wczesnych lat młodzieńczych fanem Beatlesów i śledziłem również dalsze losy tej formacji i muzyków tej grupy, między innymi Paula McCartneya. Na jednej z wydanych niedawno, w ciągu ostatnich kilku lat, płyt Paula McCartneya znalazłem piosenkę pod tytułem People Want Peace. Ale znaczy, nie chodzi o to, że ludzie chcą peace, tylko że pragną pokoju, prawda? Tak należałoby to rozumieć. I przy całym szacunku dla jego twórczości, dla całej działalności artystycznej, to jednak uznałem, że nie zgadzam się z tezą zawartą w tytule tej piosenki. I ten utwór, który teraz wykonamy, to będzie taka moja osobista polemika z Paulem McCartneyem. Thank you.
Ludzie chcą wojny. Ludzie chcą wojny. Jestem spokojny. Jestem spokojny. Ludzie chcą wojny. Ludzie chcą wojny. Jestem spokojny. Jestem spokojny. Raz dokoła, dwa dokoła, tu stodoła, tam stodoła. I szmata, krzyż, łopata, ojcowizna, strzał i blizna. Ludzie chcą wojny, oj, oj, oj. Ludzie chcą wojny. Jestem spokojny. Jestem spokojny. Ciotka, stryja, siostra, brata, tydzień spokój, miesiąc draka, piękne stroje, dwa naboje, wiadomości, wywarskości. Ludzie chcą wojny, och, ludzie chcą wojny. Jestem spokojny, jestem spokojny. Matka mówi, synu głupi, chwytaj topór, leć na pobór. Gdzie się szwędasz, popamiętasz, wstawaj z krzesła, idź do piekła. Ludzie chcą wojny. Tak samo, chcę tak samo. Ludzie chcą wojny. Ludzie chcą wojny. Jestem spokojny. Jestem spokojny. Ludzie chcą wojny. Ludzie chcą wojny. Jestem spokojny. Jestem spokojny. Ponieważ ja też reprezentuję neurologię polską, więc wykonamy teraz piosenkę neurologiczną, poświęconą padaczce skroniowej, a konkretnie rzadkiemu, choć charakterystycznemu objawowi, który nazywa się stan pomroczny, ponapadowy, kiedy człowiek prowadzi swoje drugie, równoległe życie, o którym nie wie w tym pierwszym właściwym życiu. Tak się dzieje oczywiście wtedy, kiedy jest leczony nieprawidłowo. Gdzieś pojedzie, zabłądzi, zapomni leków, nie zdąży na czas i tym podobne sytuacje. Już dawno mówił dziadek, że jestem dziwny przypadek. Dzisiaj nikt nie daje rady na te moje napady. Ojojoj,
oj, znowu czuję, czuję, że znów podróżuję. Kiedyś to ja nabrałem ochoty na takie odloty, bo ja muszę być w ruchu, słyszeć wiatr, świst w uchu. Nikt nie daje już rady na moje napady, bo ja muszę być w ruchu, słyszeć wiatr, świst w uchu. Nie wróciłem na pierogi, wyszedłem na minut pięć. Widzieli mnie w pół drogi, taki ze mnie mąż i zięć. I teraz powiedz, kto wie, no kto wie, że byłem w Krakowie. Bo ja muszę być w ruchu, słyszeć wiatr, świst w uchu. Nikt nie daje już rady na moje napady. Osiedliłem się prawie w dobrym punkcie w Warszawie. Na Centralnym miałem metę, dwie koszule i kobietę. Ale wczoraj po śniadaniu widziano mnie w innym ubraniu, przy całkiem innej dziewczynie, podobno w Szczecinie. Bo ja muszę być w ruchu, słyszeć wiatr, świst w uchu. Nikt nie daje już rady na moje napady. Nie pytaj więc, czy to ja, wystarczy, że coś mnie gna. I gdy taki czuję mus, zabieram się i śluzgę. Choć szybszy jestem niż jeleń, kierownik mówił mi, żeleń. Nie widzieli mnie w pracy 3 lata, taki ze mnie syn i tata. Lekarza nie słuchałem niezdrowo i leków nie brałem ze sobą. Zająłem kolejkę po piernik w Toruniu, na wszystko patrzył Kopernik. Bo ja muszę być w ruchu, słyszeć wiatr, świst w uchu. Nikt nie daje już rady na moje napady. A rano koło śniadania dotarłem do Poznania. Znowu kolacja w Mrągowie z raną tłuczoną na głowie. Owinięty w wycieraczkę, stwierdzili, że mam padaczkę, a że cerę niezdrową, to stwierdzili, że skroniową. Bo ja muszę być w ruchu, słyszeć wiatr, świst w uchu. Nikt nie daje już rady na moje napady. Dziękujemy. Teraz geografia. Podział administracyjny Polski na województwa, powiaty, gminy, sołectwa, to wszystko wiemy, ale to już jest nieaktualne. Teraz taki uproszczony podział to jest na Polskę samorządową i Polskę rządową. To jest prosty podział, życie należy upraszczać. Wykonamy piosenkę, która zdecydowanie opowiada się po stronie Polski samorządowej. Jestem z miasta, to widać, jestem z miasta, to słychać, że jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Jeszcze raz, jestem z miasta, to widać, jestem z miasta, to słychać, że jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Sufitu, w świetle przewodu, w objęciach biurek, w krokach obchodu, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta, to słychać, że jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. W rytmie zachodu, w słowach kamieni,
W spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku. Leczą się myśli, chyba nie wszystkim jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, że jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. Oj! W świetle przewodów, w cieniu sufitów, w wietrze oddechu, w błocie napisów rodzą się szajby małe i biedne. Karmię się nimi, karmić się będę. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać przecież dobrze. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. O, jak to czuć teraz pod wodą, uwaga, o, jak. Jeszcze raz. Dziękujemy. No i jeszcze a propos samorządów, taka informacja, z taką informacją zetknąłem się w mediach jakiś stosunkowo niedawno, że znany raper Mata zamierza w roku 2040 być prezydentem Polski. I fajnie, świetna, świetna wiadomość i na tę okazję jest też odpowiednia piosenka, która była kiedyś wykorzystana przeze mnie w filmie, jako ilustracja do filmu Kariera Nikosia Dyzmy. Gdy zostanę prezydentem, to przydzielę wszystkim rentę. Zbudujemy jeszcze jeden nowy dom. Zbudujemy autostrady, polskie drogi i układy. Będzie praca dla was i dla waszych żon. Tak się w życiu już układa, że wygrywa ten, kto głupio gada i tak zwany imidż ma. To też bzdury obiecuje, słowem zwodzi i maluje. Kto najpiękniej pod publikę gra, tak jak ja. Gdy zostanę prezydentem, to każdemu podam rękę. W 3 miesiące zbudujemy w Polsce raj. I powrócę PGR-y, furmanki i rowery. W kalendarzu będzie tylko miesiąc maj. Są spragnieni chłopi, kupcy, biznesmeni, gospodynie, wojsko oraz także ja. Cóż tu można dodać więcej, kłamać to tylko w piosence możesz, bo to jest umowna gra, taka gra. Gdy zostanę prezydentem, to przydzielę wszystkim rentę. Zbudujemy jeszcze jeden nowy dom. Powrócę PGR-y, furma
szklanki i rowery. Będzie praca dla was i dla waszych żon. Teraz taki kolejny temat, kwestia wolności. Czy wolność jest w ogóle nam potrzebna? Czy może lepiej byłoby bez wolności? Spróbujmy sobie jakoś to wyobrazić, a pomoże nam w tym piosenka. Wolność jest straszna, jak ciemny las. Wolność jest ciężka, jak wielki głaz. Wolność zabija, jak szara żmija. I was, i nas, i was, i nas. Nie muszę siedzieć, nie trzeba stać. Nie każą dawać, nie każą brać. Nie ma przymusów, białych obrusów. I nie ma krat. Nie muszę tworzyć ani mieć nieważny kolor ani płeć. Trwanie na straży to samo waży co zwykły śmieć. Trwanie na straży to samo waży co zwykły śmieć. Wolność jest straszna jak ciemny las. Wolność jest ciężka jak wielki głaz. Wolność zabija jak szara żmija. I was, i nas, i was, i nas. Czy zrobisz dobrze, czy zrobisz źle? Czy powiesz tak, czy powiesz nie? Nie będzie kary, młody czy stary. Zrobi jak chce. Nie muszę walczyć ani śnić. Nie muszę bronić ani bić. Nie ma wymogów, mocnych dowodów, po prostu nic. Nie ma wymogów, mocnych dowodów, po prostu nic. Wolność jest straszna, jak ciemny las. Wolność jest ciężka, jak wielki głaz. Wolność zabija, jak szara żmija. I was, i nas. Ciężka jak wielki głaz. Trzeba ją nosić, trzeba ją prosić. Niech żyje w snach, niech żyje w snach. Trzeba ją nosić, trzeba ją prosić. Niech żyje w snach. Dziękujemy. Historia teraz. 40 lat temu w Warszawie, w rejonie Pałacu Kultury i Nauki, do autobusu wszedł pewien człowiek, który został utrwalony w piosence. Z tego, co mi wiadomo, więcej już taka sytuacja na świecie się nie powtórzyła. Były co prawda liczne próby rekonstrukcji tworzone przez specjalne grupy rekonstrukcyjne. No to już nie było to samo. Thank you.
wsiadł do autobusu człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi nic. Siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie. O liściu w swych szarych włosach nie prędko się dowie. Tylko się w okno gapi, tylko się w okno gapi nic. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. I tak siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi nic. Wsiadł drugi, podobny nad człowiekiem się zlitował. Tamten się pogłaska, główkę liścia sobie schował. Bo ja mówi, jestem z lasu, bo ja mówi, jestem z lasu i już. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. Drugi podobny nad człowiekiem się zlitował. Tamten się pogłaskał, główkę liścia sobie schował. Bo ja mówi, jestem z lasu, bo ja mówi, jestem z lasu i już. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. Myślę, że należy się Państwu chwila i odrobina poezji. I w tym miejscu zwykle wykonujemy piosenkę Boba Dylana, Blowing in the Wind, w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Ile oddziela nas granic i rzek od drogi, która jest w nas? Ile mórz ujrzy ptak, nim ocali go brzeg i długi sen w ciszy gwiazd? Ile jeszcze eksplozji ogłuszy ten wiek, tę ziemię zasieków i krat? Odpowiedź zna wiatr, odpowiedź gwiżdże wiatr, odpowiedź, odpowiedź gwiżdże wiatr. Ile ostrości powinien mieć wzrok, by dojrzeć niebo za chmur? Ile razy słuch złowi czyś jęk albo szloch, nim wreszcie dosłyszy w nim ból? Ilu jeszcze na zawsze zagłębi się w mrok, ten mrok, co w nich samych się wkradł? Odpowiedź zna wiatr, odpowiedź gwiżdże wiatr, odpowiedź, odpowiedź.
odpowiedź gwiżdże wiatr. Odpowiedź, odpowiedź gwiżdże wiatr. Ile przeminie imperiów i lat, nim góry skruszą się w pył? Ile człowiek znieść może poniżeń i strat, nim z łaski pozwolą, by żył? Ile jeszcze zostało mu woli i sił, by godzić się wciąż na ten świat? Odpowiedź zna wiatr, odpowiedź gwiżdże wiatr, odpowiedź, odpowiedź gwiżdże wiatr. Teraz religia. Ukazała mi się, proszę Państwa, Matka Boska z tęczową aureolą i przemawiała do mnie. I mówi do mnie tak: weź ty, Sienkiewicz, rzuć w diabły tę medycynę, rzuć w diabły tę estradę, idź, zatrudnij się przy budowie Centralnego Portu Lotniczego imienia Solidarności Baranów. Myślę sobie, kurczę, Solidarność Baranów, o to chodzi. To co ja tu jeszcze robię? Co ty tutaj robisz? No. Ciężkich, szczero złotych koron moją głowę zdobi. Jest tyle różnych dróg, puk, puk, co ty tutaj robisz? Kolejny piękny marmurowy pomnik koło domu stoi. Już każdy powiedział to, co wiedział, trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest. I co ja robię tu, co ty tutaj robisz? Są takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczy, po co tu się głowić? Z daleka słychać szum, co ty tutaj robisz? Dla wielkich oraz osłów, by się rzucić z mostu no i łowić. Już każdy powiedział to, co wiedział, trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest. I co ja robię tu, co ty tutaj robisz? Mieć te przestrzenie na jednostki niewiele wynagrodzi. Nie trzeba tęgich głów, up, up, co ty tutaj robisz? Takie okazje, palej lokale, chcą, bym się narodził. Już
już każdy powiedział to, co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest. Powiedział to, co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest. I co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? I co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Teraz kolejny trudny temat, może taki, który bardziej nawet dzieli niż łączy, to jest reforma edukacji. Rok szkolny się już zaczął, nie tylko szkolny, ale i akademicki, i te pytania będą powracać, bo jaka ma być wiedza naszej młodzieży, czy hybrydowa, czy narodowa? Jaka ma być inteligencja polska, sztuczna czy bezobjawowa? Prawda? To są trudne tematy, proszę Państwa, trudne. Spróbujemy coś, jakoś to zilustrować piosenką. Dzieci wesołe biegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki. Od nich zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy na myśle w głowach, że żyjemy. Ej, ej, la, 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 la. Ej, 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 ej. Wszyscy na myśle w głowach, że żyjemy. Koniec. Domy papieru, domy analiz, genialne myśli, tłumy na sali. Godziny modlitw, lata nauki, przysięgi, plany, podpisy, druki. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Ej, ej, la, 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 la. Ej, 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 ej. Wszyscy źle w głowach, że żyjemy. Ej, ej, la, 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 la. Ej, ej, ej. Balanga. Wzorce, przykłady, szlachetne zabiegi, łańcuchy dłoni, zwarte szeregi, warstwy tradycji, wieki kultury, tydzień dobroci, ręce do góry,
wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Ej, ej, la, 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 ej, 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 wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki. Chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Ej, ej, la, 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 ej, 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 wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Ej, la, 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 ej, ej, ej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Ej, la, 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 ej, 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 teraz przerywnik instrumentalny. Myślę, że dla publiczności tak wyrobionej w repertuarze akordeonowym, no nawet nie trzeba tego utworu zapowiadać. Na wszelki wypadek powiem tylko, że jest to kompozycja Astora Piazzolli. Tytułu w języku oryginalnym nie podejmuje się wypowiedzieć, ale w tłumaczeniu oznacza to, oznacza on małego chłopca. Astor Piazzolla był dzieckiem włoskich emigrantów w Argentynie, w rodzinie z dziada, pradziada robotniczej i komunistycznej. Ojciec był komunistą, dziadek był komunistą, prapradziadek był komunistą, prapradziadek też był komunistą, a ciotka była nauczycielką. No i swoje trudne dzieciństwo opisał właśnie w piosence Mały Chłopiec. Łukasz Dąbrowski. Thank you.
Łukasz Dąbrowski, akordeon MIDI. Utwór ten był pierwotnie kompozycją na bandoneon, a teraz mieli Państwo okazję przekonać się, jak brzmi na akordeonie MIDI. Myślę, że taki akcent również na tym festiwalu jest potrzebny. A teraz, proszę Państwa, trudny temat kolejny. Krajowy plan odbudowy ze środków europejskich. Sprawa nie jest może jeszcze aż tak do końca beznadziejna. Spróbujmy jakoś to pozytywnie sobie wizualizować. Pomodlimy się wspólnie. 1 000 000 euro przyszedł do mnie. Jest cudownie, jest cudownie. 1 000 000 euro przyszedł do mnie. Jest cudownie, jest cudownie. 1 000 000 euro przyszedł do mnie. Jest cudownie, jest cudownie. 1 000 000 euro przyszedł do mnie. Jest cudownie, jest cudownie. Przyszedł do mnie, jest cudownie, jest cudownie. Żyję w wypłacalnym raju, w domu z drewna i kryształ. 1 000 000 euro przyszedł do mnie, jest cudownie, jest cudownie. Do mnie przyszedł, już nikomu nic nie wiszę. Żyję w oddłużonym raju, w domu z drewna i kryształu. Moje długi są spłacone, mogę spojrzeć w każdą stronę. 1 000 000 euro przyszedł do mnie, jest cudownie, jest cudownie. Już nikomu nic nie wiszę. Żyję w oddłużonym raju, w domu z drewna i kryształu. Moje długi są spłacone, mogę spojrzeć w każdą stronę. 1 000 000 euro przyszedł do mnie, jest cudownie, jest cudownie. Thank you.
Bardzo dziękujemy. Teraz chcielibyśmy się przyłączyć do akcji Murem za polskim mundurem, czyli gołą dupą za polską chałupą w tłumaczeniu. Akurat niedawno skończył się stan pseudo wyjątkowy na granicy polsko-białoruskiej i myślę, że to jest dobry moment, żeby uhonorować służby, odważne służby mundurowe, a jednym z przedstawicieli służb mundurowych był niejaki komisarz Ryba. To jej postaci będzie poświęcona ta piosenka. Chociaż rzucisz przynętę, nigdy nie wiesz, i ukryty helikopter masz w rowerze, nic to nie da, bo potęga jego w głębi i ciągle gnębi. Tutaj stada rekinów i ośmiornic, a on amator ze spisem cudzołożnic. Znajdzie ciebie, bo potęgę swą ma w głębi i ciągle gnębi. Nie wiesz, co ci powie ryba i skąd napływa. Co powie ryba, kiedy cię zdyba. Może niezawodny prowokator i nie da rady podstawiony terminator, bo on z każdego w sposób nie do przewidzenia zrobi jelenia. Och, nie wiesz, co ci powie ryba i skąd napływa. Co powie ryba, rzucisz przynętę, nigdy nie wiesz, oraz bywasz na wyścigach i w operze. Nic to nie da, bo potęga jego w głębi i ciągle gnębi. Och, nie wiesz, co ci powie ryba i skąd napływa. Co ci powie ryba i skąd napływa. Co powie ryba, kiedy cię zdyba. Jeszcze jeden taki temat chcemy podrzucić, wakacyjny. Chodzi o ukończony już przekop Mierzei Wiślanej. To bardzo dobra wiadomość, bo ponieważ teraz ruch turystyczny między Elblągiem a Kaliningradem będzie mógł już spokojnie rozkwitnąć sobie na dobre.
a przyjaźń polsko-rosyjska będzie mogła już nas zalewać bez ograniczeń. Spróbujemy jakoś wyrazić naszą wielką radość odpowiednim utworem. Własny dzień jest wydarty w przestrzeni razem z ciałem, jednak chwila jest sukcesem. W wiecznej walce jeden moment jest dobrem za zło wielokrotne. Jeden ruch jest rdnieniem po latach czekania. Radość, wielka radość, radość, wielka radość, radość w niemocy, radość w niemocy. Własnej. Wielka radość, wielka radość, wielka radość, wielka radość. Napisana gdzieś pod koniec lat 80., która między wierszami przeczuwała już upadek PRL-u. Niestety dalsze losy piosenki były kiepskie. Utwór skończył jako nagranie odtwarzane gdzieś około 3 nad ranem w lokalach po to, żeby wygonić do domu niedobitków imprezy.
Nie takie były oczywiście intencje autora, ale to tak już jest, jak wypuszczamy piosenkę, to nie mamy dalej już wpływu na to, jak jest używana. A ponieważ wtedy była wróżbą dobrą na tamte czasy, niech będzie i dobrą wróżbą na czasy dzisiejsze. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. Robaczek w tej dziurce jak docent za biurkiem i pszczółka na kwiatkach jak kontrol w tramwajach, tak dłubie i gmera napisze, wymyśli, obejdzie wokoło, zabrudzi, wyczyści. I krzaczek przy drodze i brat przy maszynie, jak noga w skarpecie, sprzedawca w kantynie, kamyczek na polu i strażnik na straży, lodówka wciąż ziemi, kuchenka wciąż parzy. A po co tak dłubie i dłubie, a za co tak myśli i skubie. I tak się przykłada i mówi z ekranu i bredzi latami wieczorem i rano. To już jest koniec, nie ma już nic. Nie ma już nic, nie ma już nic, nie ma już nic. Szaro, mówię ci wesoło. Mówię ci szaro, mówisz mi wesoło. Mijamy się, mijamy siebie. Spotkamy się, spotkamy w niebie. Mijamy się, mijamy siebie. Spotkamy się, spotkamy w niebie.
mówisz mi zwykłe, mówię ci wspaniałe. Mówię ci zwykłe, mówisz mi wspaniałe. Mijamy się, mijamy siebie. Spotkamy się, spotkamy w niebie. Mijamy się, mijamy siebie. Spotkamy się, spotkamy w niebie. Starość, mówię jak dla kogo. Mówię ci starość, mówisz jak dla kogo. Mijamy się, mijamy siebie. Spotkamy się, spotkamy w niebie. Mijamy się, mijamy siebie. Spotkamy się, spotkamy w niebie. Jedna piosenka związana z filmem, nawet dwie już były dzisiaj piosenki wykorzystane w filmach, a teraz piosenka bardziej o tym, co się dzieje, kiedy za długo oglądamy filmy na platformach filmowych, cyfrowych. Ukazała mi się Matka Boska z tęczową aureolą. Z piekła chyba przyszedł taki rozkaz, bo oczy strasznie bolą. Och, tyle zbo mówię, a co na to? Twa ciotka częstochowska nic nie powie wcale, wiem na pewno. Za szybą jest pancerną. Tęcza, 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 pocałuj w dupę Niemca. Tęcza, 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 tęcza od Marksa i Engelsa. Tęcza, 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 nie warta Europensa. Tęcza, 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 co powie żona męża. Przemawiała do mnie Matka Boska z tęczową aureolą. Oto dla wybrańców dłoń pomocna, już się o chleb nie boją. Będziesz teraz w życiu ustawiony, a z tobą każda szuja. Starczy sławić diabła raz w tygodniu, niech żyje alleluja. Tęcza, 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 pocałuj w dupę Niemca. Tęcza, tęcza,
tęcza, tęcza, tęcza od Marksa i Engelsa. Tęcza, 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 nie warta europensa. Tęcza, 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 co powie żona męża. Mówisz do mnie Santa Claus, odpowiadam tobie raus. Mówisz do mnie Halloween, odpowiadam gin. Mówisz do mnie Santa Claus, odpowiadam tobie raus. Mówisz do mnie Halloween, odpowiadam gin. Może to nie była Matka Boska z tęczową aureolą. Długo idą filmy na platformie, a potem oczy bolą. Chyba jakieś krople mi pomogą z fizjologiczną solą. Serial źle się kończy, pełna rozpacz, diabeł idzie drogą. Tęcza, 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 tęcza od Marksa i Engelsa. Tęcza, 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 nie warta europensa. Tęcza, 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 co powie żona męża. Tęcza, 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 pocałuj w dupę męca. No, pora już jakoś zacząć podsumowywać ten dzisiejszy program. Wykonamy taki tryptyk piosenek, z których pierwsza poświęcona jest dzieciństwu, druga śmierci, a trzecia filozofii jednego i drugiego. Świt przed dyskoteką, taśma matka idzie spać. Nie ma granic, wolno wszystko, taśma matka idzie spać. Ja też wynajmę plac kamienny raj, zabiorę, żeby dać. Bazar przeniesiony, miasto dziecko musi zjeść. Nie ma granic, wszystko możesz, miasto dziecko musi zjeść. Ja też wynajmę plac kamienny raj, zabiorę, żeby mieć. Szkoła przy lotnisku, kino mewa skrzydeł szum. Nie ma granic, wolno wszystko, kino mewa myśli szum. Ja też wynajmę plac kamienny raj, zabiorę, oddam pół. Już jest blisko, przed świątynią handel znów. Nie ma granic, wolno wszystko, przed świątynią handel znów. Ja też wynajmę plac kamienny raj, zabiorę, ujdę zdrów. Ja też wynajmę plac kamienny raj, zabiorę, ujdę zdrów.
weźcie identyfikator, bransoletki, dwie i smycz, nikt nie spojrzy więcej na to. Idę tam, gdzie nie ma nic, tam, gdzie nie ma nic, tam, gdzie nie ma nic. Tak, 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 tam, gdzie nie ma nic. Tak, 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 tam, gdzie nie ma nic. Spalcie paszport, dyplom, wizę, niepotrzebne będą mi. Nie widziałem, teraz widzę. Idę tam, gdzie nie ma nic, tam, gdzie nie ma nic, tam, gdzie nie ma nic. Tak, 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 tam, gdzie nie ma nic. Tak, 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 tam, gdzie nie ma nic. Sprzątajcie po mnie garaż, na kontener cały syf. Zbierasz, chowasz, tak się starasz. Idziesz tam, gdzie nie ma nic, tam, gdzie nie ma nic, tam, gdzie nie ma nic. Tak, 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 tam, gdzie nie ma nic. Tak, 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 tam, gdzie nie ma nic. Kasujcie wszystkie dane, przejdę przez ostatnie drzwi. Gdy się zamkną, raj nastanie. Idę tam, gdzie nie ma nic, tam, gdzie nie ma nic, tam, gdzie nie ma nic. Tak, 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 tam, gdzie nie ma nic. Tak, 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 tam, gdzie nie ma nic. Nikt nie spojrzy więcej na to. Idę tam, gdzie nie ma nic, tam, gdzie nie ma nic, tam, gdzie nie ma nic. Tak, 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 tam, gdzie nie ma nic. Tak, 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 tam, gdzie nie ma nic. A z kolei z tą piosenką podsumowującą wiąże się taka anegdota. Był rok 97, wielka powódź na Śląsku, ogromne zniszczenia, ludzkie dramaty. Wówczas branża rozrywkowa postanowiła poprawić ludziom nastroje, tworząc komedie filmowe oraz organizując trasy koncertów rockowych. I była taka sytuacja, przechodził Juliusz Machulski, a ja akurat jadłem pizzę w hipermarkecie. I on do mnie podchodzi, mówi, a co tak jesz pizzę na widoku, nikt cię nie zaczepia? No ja mówię, no nikt mnie nie zaczepia, bo nie jestem znany, nikt mnie nie poznaje.
słuchaj, no to zróbmy coś razem, będziesz sławny. A ponieważ sława była dla mnie zawsze najważniejsza, to już po trzech dniach muzyka była gotowa, a jej główne znaczenie, główna wymowa to zachować spokój, ponieważ cały nasz świat, całe nasze życie są tylko złudzeniem. Co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieje. Poczekam i popatrzę, nieco w te kije misły. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile. Nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Nie kiwnąłem nawet palcem, by się znaleźć w takiej pralce. Swe ostatnie resztki mecze tracę. Co się ze mną dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto już się bronić, tylko lecieć z wiatrem. Poczekam, popatrzę, zrozumiem więcej i wtedy wreszcie sam też włączę się do akcji. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile. Nie muszę dbać o pile, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko killer, nie mylić z Miller, dawniej motylem, dzisiaj z Badylem, kopię się z koniem, gdzieś na stadionie, jak jakiś boniek, a wyszkód konie, stan wyjątkowy, chciałbym mieć z głowy kamień milowy, bo taka praca się nie opłaca, niech dzisiaj stracę, dajcie na tacy. Dziękuję ogromnie. Do zobaczenia ponownie, mam nadzieję, jak najszybciej.
Dziękujemy Państwu bardzo za zaufanie społeczne. Postaramy się jakoś temu sprostać. Nauka o zdrowiu. Skoro już tu jesteśmy, ballada antyalkoholowa. Jak znalazł na dzisiejszy wieczór, piosenka ułożona gdzieś w połowie lat 80. posługuje się kontekstami z tamtej epoki, już obecnie zupełnie niezrozumiałymi, przez to i sama piosenka jest niekomunikatywna, jak na przykład pojęcie sobota pracująca, prawda? No, coś takiego. Kto to w ogóle pamięta? Co prawda historia dopisała puentę do sobót pracujących w postaci niedziel handlowych, które też już powoli odchodzą do historii. Nie pij Piotrek, nie pij w piątek, piątek zły jest na początek. Co z sobotą pracującą, będziesz chory na stojącą. Nie pij Piotrek, nie pij w czwartek, picie w czwartek nic nie warte. Coś się zdarzy przyjemnego, nic nie zapamiętasz z tego. Pij w sobotę, pij w niedzielę, na ulicy i w kościele. Przypal sobie w każde święta, pal spokojnie, lecz i stękaj. Nie pij Piotrek w poniedziałek, ty się na to nie nadajesz. W poniedziałek trzeba walczyć, bo pijaku sił nie starczy. Nie pij Piotrek, nie pij w środę jedziesz samochodem. Nie ujedziesz za daleko, jeszcze staniesz się kaleką. Wtorek lepszy jest do picia, musisz przecież mieć coś z życia. Pij we wtorek ile wlezie, a najlepiej po obiedzie. Nie pij Piotrek o dziewiątej, pić tak wcześnie jest niemądrze. Lepiej gdy się robi ciemno, kiedy jest już wszystko jedno. Mówisz, w głowie się gotuje, w sercu rwie się i kotłuje. Nie bądź taki delikatny, twardy bądź jak Roman Bratny. Wszystko dobrze jest, to kiedy nie narobisz sobie biedy. Nie dość, że dokoła nędza, ty się sam w tę nędzę wpędzasz. Wypij trochę przed kolacją, żeby móc spokojnie zasnąć. Jeśli jeszcze cię nie bierze, powiedz, co ty na to szczerze. A Piotrek na to szczerze. Ja wol, ich liebe Alkohol. Ja wol, ich liebe Alkohol. Ja wol, ich liebe Alkohol. Dziękujemy i pożegnamy się z Państwem piosenką opartą na formie bluesa, która prostymi słowami opowiada o tym, do jakiego stanu doprowadziła wielu ludzi narodowa kwarantanna.
potem, że nie muszę go podnosić. Będę się potykał czasem, będę się czasem potykał, nie muszę sprzątać. Zapuściłem się to zdrowo, coraz wyżej piętrzą się graty. Kiedyś wszystko poukładam, teraz się położę na tym. To mi się wreszcie należy, więc się położę na tym. I coś wylało się, nie szkodzi, zanim stęchnie to długo jeszcze. Ja w tym czasie trochę pośpię, tym bezruchem się napieszczę. Napieszczę się tym bezruchem, potem otworzę okno. W kątach miejsce na odpadki, bo w te kąty nikt nie zagląda. Łatwiej taki całkiem znośnie, może czasem coś wyrośnie. Może kto zwróci uwagę, ale kiedyś się wezmę. Zdrowo. Cały luksus polega na tym, łatwiej tak i całkiem słusznie. Może czasem coś wybuchnie, będę się czasem potykał, ale kiedyś się wezmę. Proszę Państwa, duże brawa. Panie Kubo, Panie Łukaszu, dziękujemy bardzo. Duże brawa, proszę Państwa, to był Kuba Sienkiewicz i Łukasz Dąbrowski na 27. Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2022. Kuba Sienkiewicz i Łukasz Dąbrowski. Duże brawa, proszę Państwa, za te mądre teksty, za te wspaniale wyśpiewane recepty i cudowne refleksje. Kuba Sienkiewicz i Łukasz Dąbrowski. Zapraszam panowie jeszcze. Proszę państwa, duże brawa. To była naprawdę wielka, poetycka uczta na 27. Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2022.
można powiedzieć śmiało, formacja akordeonowa, proszę Państwa, formacja akordeonowa. Pan doktor Kuba Sienkiewicz i jego pacjent Łukasz Dąbrowski, proszę Państwa. Wspaniały duet, wspaniała formacja akordeonowa. Kuba Sienkiewicz, Łukasz Dąbrowski na 27. Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2022. Duże brawa, proszę Państwa. Podobało się? Nie słyszę. Podobało się? Nie słyszę. Kuba Sienkiewicz i Łukasz Dąbrowski na 20. Proszę Państwa, oczywiście pan dyrektor tu podpowiada, bo ja w tych emocjach już bym zapomniał. Jeżeli Państwo macie jeszcze ochotę posłuchać Kuby Sienkiewicza, już nie na żywo, ale z płyty, to zapraszam. Można kupić płytę. Pani Asia tam na korytarzu Domu Kultury będzie sprzedawała płytę. Proszę Państwa, to był wspaniały wieczór. Kuba nas zostawił, jak powiedziałem, z dużą porcją refleksji. Recept na postępowanie w tym skomplikowanym życiu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Myślę, że jeszcze długo Państwo będziecie mieć tę muzykę w uszach, w głowie i w sercu. Ja będę miał. Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu. Życzę miłego wieczoru. Spotykamy się już za tydzień. Dziękuję bardzo. Kłania się Państwu Ireneusz Lesicki. Dziękuję bardzo. 27. Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2022. 2 października. Inauguracja festiwalu. Rafał Grząka, akordeon, bandoneon, Andrzej Olewiński, gitara.